Siemaneczko ludziska, tutaj Pajter i dzisiaj z Piotrkiem. Dobra, zapraszamy na kolejny odcinek Creativers. Jak mogliście widzieć w ostatnim odcineczku, nadal zbieramy itemy, no i w tym odcineczku też będziemy poznawać dalej właśnie nowe krainy, będziemy zbierać dalej ity, no a tutaj właśnie na początku chcieliśmy wam pokazać, znaleźliśmy taki fajny biom. Bądź biom. No biom też, w sumie to jest trawa, nie? Normalny biom. Zobaczcie, wokół mamy pustynię, a tu mamy taką super jaskinię, nie pustynię. O, lol, a my ślepe? Czekaj, co to jest? Czekaj, co to jest? To jest węgiel? Aha. Czekaj, patrz, od razu tu węgiel leży. No, zobacz sobie, leżą tutaj. No i... Lol, muszelki. Tutaj będziemy chcieli się rozbudować, będzie trzeba to wszystko rozjaśnić, żeby tych mobów nie było. W ogóle fajna tutaj jest atmosfera tak naprawdę. Byłeś tu w środku, Piotrek? Nie, ile właśnie. Zobacz ile tutaj mobów jest. To jest taki fajny przypływ. Przepływ. Ja bym chciał tutaj się zbudować. Tutaj, bo nie muszę... Jaskini tutaj? No, zrobię podłogę, zrobię jakieś tam dekoracje. Nie będę musiał, wiesz, dużo się kopać, nie? Także miejsce jest w sam raz jak dla mnie. Tylko ja będę musiał przynieść sobie parę rzeczy. Ej, znowu coś widziałem do wykopania, poczekaj. Tut, oh my god. Serialnie? To jest. O, ja lol. Leży sobie tak na brzegu. Czekaj, to było... To był węgiel, a węgiel jest... Oj, patrz ile jego tutaj jest, patrz. To nie jest węgiel. A tutaj... Aha, tu... To są pokusza. normalne bloki. No dobra. Wczoraj właśnie szedłem tak kawałek właśnie od naszej bazy. Teleportowałem się i szedłem przez różnego rodzaju biomy. Też nawet nie wiedziałem, że tutaj tych biomów jest różnorodność, że tak powiem. Dużo ich bardzo jest. A nie tylko na przykład trawa i nie wiem, cokolwiek. Tutaj bardzo dużo jest. Jest biom na przykład, tak jak w Minecraftie praktycznie. Zima, powiedzmy pustynia, tak? Sawanna. Podobnie tutaj wszystko jest. O, zobaczcie, tam nawet mamy góry. Lol, świnia skacze tak do góry. Jak to? Aha. Nie wiem, czy to nie są bugi gry, ale teraz zaprowadzę was chwilowo właśnie do tego biomu. O, tutaj. Tutaj patrzymy właśnie, co tu jest na drzewie, dlatego stoi taki mój słup. Zobacz, jaki chodź tutaj na sawanę, Piotr. Zobaczysz, jakie tutaj są potwory. To wygląda jak jakaś mysza. Czy co to jest? Kangur? Mysza? Z jakimś liściem na głowie. A wezmę to, uderzę, zobaczę. Ło! Ty to dzieje... Łooo, to dzieje ogniem! Oż, ale zobaczymy jakie ity daje. Jakiś... Sznurki jakieś podpalające te. Ogon. Aha. Ogon, a to wygląda jak sznurk taki palący się. No zobacz, tutaj... Jeszcze są takie ptaki też. Tylko te ptaki mają też różnego rodzaju kolory, że tak powiem, niezależnie od biomu. Wiesz? O, tu jest jakiś ten... Dzikus. Piatki. Się na mnie rzucił od razu. O, kwiatki są tutaj takie fajne. Kwiatków to też dużo nazbieram właśnie na tym... Nie wiem właśnie, czy się... Do czego przydadzą, ale pewnie na jakieś barwniki. No, ej, padaj w końcu, zobaczymy. Kły mi dasz i grzybek. No i tak, w sumie tam daleko nie będę chodził. No to praktycznie wszystko to samo. Ja chyba przeniosę się na razie do ciebie. Piotrek, masz tam teleport, nie? Bo tam do naszej bazy wcześniejszej, nie? Do naszej wcześniejszej bazy, bo ja będę chciał... Ja będę chciał przenieść parę rzeczy, żebym od razu nie musiał wszystkiego craftować. Wezmę sobie jednego forge'a bynajmniej i coś tam jeszcze, nie wiem, procesor, o tak. My nie chcę mi się tego craftować. Chociaż po jednej rzeczy sobie wezmę. A i to my tutaj przenosimy, czy tam? No zależy, gdzie ty będziesz chciał się budować. Bo Marcin będzie chciał się budować, nie wiem, albo w tym miejscu, albo w innym. Czekaj, gdzie? He? Aha, ty tu teleport postawiłeś. Dobra, to ja muszę jeszcze dalej przejść. I ten teleport właśnie będę musiał zabrać. Chociaż nie, skraftuję nowy. Ło, ten. Znowu będę musiał przejść. Tylko im dalej się postawi te teleporty, tym dłużej właśnie czas teleportowania też trwa. Dlatego też możecie tutaj poczytać sobie teksty. Dobra, jestem w naszej wcześniejszej bazie. Dobra. Kurczę. Jest jeden problem. Jak miałbym przenosić ity, a nie mam miejsca w ogóle, nie? Czekaj. Będę brał tylko te najprzydatniejsze, wiesz? Czekaj, to sobie mogę skasować. A to zabiorę, bo to będzie potrzebne jak najbardziej. Ice. To mi nie będzie potrzebne.
Także sobie to skasuję. Wodę też mi na razie niepotrzebne, kurczę. Ja chciałem zabrać z sobą najpierw procesor. Czekaj, jest tutaj w środku? Nie ma, także... Mogę sobie wziąć. Weźmiemy sobie to, tylko czekaj, co ja mogę skasować? To mi też niepotrzebne. To sobie craftowałem. Bacon. W sumie jeden nam wystarczy, ja wezmę jeden stamtąd. Nie wiem, gdzie będziesz chciał się budować, Piotr, bo ja pójdę tam, tam mi się jakoś bardziej podoba. Szkoda, że wcześniej tego nie odkryłem. Bo tutaj wiesz... Ja może tam pójdę gdzieś na pustynię. O, fajnie by było. Bym zbudował takie wielkie ten, piramidę coś tam. No to jak chcesz. Ja tam spróbuję coś w tej pustyni zbudować. W pustyni, w tej... No wiesz o co chodzi, w jaskini. Nie wiem dlaczego mówię drugi raz pustyni, wiesz? Tylko tutaj szkoda, bo już trochę wykopaliśmy, ale to nie szkodzi. No to można się kopać tam później. Tylko wiesz co, będzie problem? Ja przeniosę... Czekaj, gdzie jest portal? Przejdę przez ten portal i zabiorę portal do siebie, ten o. Z tamtego miejsca, czy nie? Czekaj, jaki tu miał kod? Tutaj miał kod sand? Aha, dobra, tutaj będzie kod sand. To dobra, to ja skraftuję jeszcze jeden taki tele... Tylko czekaj, zobaczę co mi na to potrzebne. Crafting. Będzie potrzebny taki teleport, o. Do niego będzie potrzebny slaby. To i to, dobra. Magnet. Zobaczę czy jeszcze mamy i... Dobra, tylko to. Magnetite. Czy jak to się tam wymawia, Boże. Magnetite. Tutaj jeszcze to jest... EQ, to też wszystko trzeba będzie poprzynosić, ale to w swoim czasie. Jeszcze popatrzę po skrzynkach, czy będę mógł mieć magnetaj. Pierwsze co ja zrobię w tej nowej bazie, to ja sobie zrobię... o jest magnetaj. Zrobię sobie porządek z tym wszystkim, wiesz, bo to... Masakra. Dobra. Tutaj był piasek, tak? Dobra, to już lecę. Zrobię bynajmniej portal. A, jeszcze jeden piasek by był. O nie, tam piasku mam pod dostatkiem, także nie muszę stąd zabierać. Skrzynka by się pusta mi przydała. Kurczę. By się... A, ale po co ja tutaj poszedłem? Ja mogłem przejść po prostu iść na mój teleport. Ale żem zrąbał. Znowu... Ach, czas no. Czekania. Bo tutaj jest na przykład teleport do... What the heck? Zobacz jaki był kod u góry w teleporcie. Czekaj, bo tu powinno być. Ale co w tym takim? Dobra, to jest teleport do piasku. Dobra, to niech on jest. Ale nie, coś tu się nie zgadza, bo tu powinno być u góry w pierwszej. This portal's code. Powinien być ten... Jakieś liście, nie? Tylko zobacz, które to są liście. Zobacz, jak one się zwą. W tym, co stoi tam, teleport. Mhm. Znaczy w tym... No. Ashnewood jakieś tak. Ashewood. I wiesz. Czekaj, zaraz zobaczymy, czy to to. Zobaczę, czy to to. Tak, dobra. To muszę to wywalić i... Dobra. Muszę to włożyć do teleportu. Nie wiem kto to wyjął. Chociaż w sumie teraz się tepnąłem. Dobra, powinno działać. Teraz pójdę do siebie. To jest właśnie w tym fajne, że każdy ma z osobna swój teleport, nie? Żeby mógł tutaj się tepać. No. Także póki co, ty twój przełóż może do bazy, nie tutaj koło tego teleportu, co przed chwilą go naprawiałem, wiesz? O, lol. Wiesz o co chodzi? Połóż ten twój normalny tam, w tej bazie, gdzie jesteśmy, żebyśmy mogli przenosić i ty. No już położę. Czekaj, ja tutaj na razie to odłożę. Zobaczę, czy będę mógł to skraftować. O, dobra. Nawet dwie sztuki naraz. Dobra. To ja od razu położę ten mój. Mój, czekajmy, czekaj, położę go na razie tutaj, potem mogę to przenieść. Tam był piasek,
też piasku to ja nie mam. Sprawdzę, czy mogę zrobić sobie jakąś skrzynkę. Czy tą, czy tą, czy tą, czekajcie, nie. Mam drewno chociaż? Dobra, najpierw, nie, ja najpierw się tutaj rozstawię, bo potem to wszystko będę chciał tam poprzynosić. Także tak. Czekaj, 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 tu muszę sobie zrobić na 3. Tu to bacon damy na 4 chwilowo. I jeszcze jedna maszyna, tylko gdzie ona jest? Czy co ja zabrałem? Ja tylko zabrałem procesor. Ta, procesor, procesor i... A najważniejsze części też zabrałem. Zapomniałem. Czekaj, gdzie te wszystkie części były? Aha. Piec. Co ty chcesz? Piec. Piec chcę. Okay, tylko nie ja mam chyba przy sobie. Masz tu, jak możesz to postaw mi tutaj gdzieś obok. Forge, nie? Nie, nie, to jest... Nie, procesor? Tak, forge, tak. Forge to jest. No. Tu masz. Dziękuję. Bo wtedy mi się przydadzą rzeczy, czekaj, o Jezu, poczekaj, uwaga. Już mnie zobaczył. A idę jakiegoś mieszka poszukać tam. Ale daleko nie odchodź, żeby to nie było aż tak strasznie daleko. Co, daleko nie? Nie, właśnie żeby nie było daleko, po co tak się daleko. Tu na tej górze może, tutaj albo o. W górze albo tu w tym dole też fajnie było, wyrównasz sobie i zrobisz taką wiegachną piramidę. No. Jeżeli to chcesz. Jak to wyjdzie. Patrz ile tutaj jest mobów, stary. Trochę będzie kiepsko, trzeba szybciej oświetlać. Szybciej trzeba oświetlać. Dobra, położymy sobie tutaj może. Szup, mamy światło. Tutaj tam trochę itemów tam. Dobra, a ten teleport będzie się nazywał kwiatek. Tylko jeszcze tam będzie mi potrzebny jeden. Dobra. Przejdę się na razie. Zobaczę czy działa. Zobaczę czy działa. Mam wód słaby. Fajne to kaptowanie jest. Łatwo nawet, nie? Tylko wiesz, trzeba poszukać dużo itów i wtedy wiesz. Czekaj, ten drugi teleport. No, tylko jeszcze. Nie wiem gdzie, jakie ity się znajdują. Muszę się nauczyć. A tutaj damy... Poczekaj, a nie, chyba czasem tutaj się da... Poczekaj... Aha, to nie, jednak nie. To czyżby tutaj musiało być dwa teleporty? This portal code... jaki tu my damy kod tego teleportu? Dobra, damy tego. Nie może być? Co jest grane? Jaki tu damy kod teleportu? Damy snow. Też nie może być. Nie no, jak ja się teraz tepnę? A gdzie? Czekaj, sprawdzę coś. Trzeba będzie kurczę sobie sprawdzać te pewnie teleporty w razie by kto zapomniał. Aha, te pomyłki w dobre miejsce, to jeszcze raz to sprawdzę. Tu był kwiatek. Aha. Tylko czasami te potwory tutaj chodzą pomiędzy tymi wszystkimi właśnie teleportami, nie? No. Muszę trochę oświetlić, gdzieś miałem świeczki. No znowu mnie moby biją, nie? Gdyby to jeszcze miały szansę. Ja jeszcze nie mogę doczekać lepszego mieczu, ponieważ wtedy będzie szybciej. Szybciej zabijanie ich wszystkich. Czekaj, jak my tutaj zaczniemy?
gdzie my to zaczniemy, bo... Wow! Oh. Czy ja muszę spadać? No i następny lezie. Nie, nie, jeszcze nie, ale prawie. Prawie. No, same potwory, wszystkie one mnie widzą, wiesz? Wszystkie lecą do mnie. Lubią ciebie. No i to bardzo. Czekaj, gdzie on jest? Wow. Ale ja ich nie lubię, nie chcę. No i następny lezie. Dobra, jeszcze jednego zabiję. Je trzeba zawsze okrążać. O, dobra. Tam jeszcze jeden jest, ale dobra. Mi się wydaje, że jak oświetlę tutaj to wszystko, to ich wtedy będzie mniej. Tylko mi potrzebne będą lepsze lampy. Dobra, na razie prowizorycznie tak będę musiał... Tam teleport działa, ten? Tak, działa. Węgiel... Ja będę musiał nakopać dużo stone'a też, wiesz? A co, z czego chcesz robić dom? Ze stone'a? Nie, jego można craftować, wiesz? Można różnego rodzaju rzeczy robić. Dlatego też... O! Na razie nakopię... Oby. Z tego co mam, nie? Gdzie ty jesteś, tak a propos? Pod tobą, tak w takiej jaskini sobie zrobię. No, widzę. No i znowu ziomki, no co oni tutaj do mnie chcą? Tam możesz podnieść rzeczy, bo tam worków nie podniosłem tam dalej, ale mi się nie mieści w inwentory, wiesz? Idę tylko coś sprawdzę do procesora, czy można przerobić. To tam są skrzynie. Kamień. Masz skrzynki gdzieś? No tam są, obok tych procesorów położyłem parę drewnianych. Zaraz mogę zrobić kamień. A drewniane, aha, no to super. Poczekaj, zaraz zrobię kamień. Czekaj, jeszcze to coś na jedzenie postawię. O, stone wood. To fajnie, to będę mógł trochę odłożyć tych hitów. A tymczasem przerobię sobie... Kurde, stone'a nie mam. Nie, stone można tylko przerobić... Poczekaj, zaraz zobaczę na crafting. Jakieś fajne w ogóle bloczki, bo tu jeszcze dużo jest. Czekaj, co będą potrzebne? To i to, tego nie mam. Odłożyłem chyba to przed chwilą, bo miałem. Aż zaraz zobaczę. Zobaczę co mi to da. Mhm. Tego będzie, tego zielonych glutów będzie jak najbardziej potrzebne. Patrz jakie fajne bloki mam, zobacz. Jak emeraldy, nie? Zobacz. No. Tylko zachowam to na później, to będzie dekoracja. Może do czegoś, bo teraz na razie mi się nie przydadzą, nie chcę na razie sprawdzić. Co jeszcze za bloki możemy tutaj zrobić? Muszę wam powiedzieć, że grając w tą grę... Nieco czasu nam tutaj zajmie, nie? Aha, no dobra, proszę. Mam. Mam lepsze bloki, patrz, takie mam teraz. Mam takie. Bo craftowanie będzie nam zajmowało jak najwięcej czasu. To też jest fajne, lol, nice. Czekaj, a to? Dobra, to skraftuję. Nic nie odblokuje. Dużo składników będzie potrzeba, bardzo dużo. I to właśnie będzie nam zajmowało najbardziej czasu. Dobra, póki co będę budował z tego. To łatwo się craftuje i nawet fajnie wygląda taki cobblestone, że tak powiem. Ale zawsze to inaczej. Zawsze to inaczej. Potem sobie to wszystko ładnie zrobimy. Tu już ziomek na mnie czeka. No! Jeszcze musiałem spaść. Ej, mi się wydawało, że crouching nie powoduje spadnięcia. Tylko on, patrz! No nacisnąłem crouching. Ty, one nie wychodzą na powierzchnię, wiesz? Patrz, te potwory, co w ciemnościach żyją. Nie wychodzą. Chowają się, bo chyba się spalą, tak? Tak. Wiesz co, będzie potrzebne mi światło. Crouching. Zobaczymy, żebym teraz nie spadł, bo chcę w końcu zrobić tutaj do końca tą moją...
moją tą tą podłogę. Ty już mnie zobaczył, jednak idzie, jednak idzie. Dobra, i tak cię widzę, także... O, fajnie, kulkę dostałem. Fajnie, kulkę dostałem. Jo, jo, jo. Zrobię sobie tutaj ładnie podłogę. Tylko bardzo dużo tutaj miejsca mam. Chociaż z jednej strony nie muszę kopać, nie? Ale tak czy siak potem będę musiał robić jakieś jaskinie, żebym miał więcej w ogóle itów. Czekaj, gdzie miałem pochodnie? Czasem nie odłożyłem do skrzynki? Czy ślepy jestem? Sporo mi to zajmie, no ale cóż. Dziwne, że te piaszek nie spada. No tutaj nie... Powiedzmy niestety. Dobrze, że tego nie ma, bo po co tak, nie? No. Co jest z moją pochodnią? Siódemka. Kurczę. Mało tych pochodni mam. Mało tych pochodni mam. A jak ci się ogólnie do tej pory ta gra podoba? No spoko już na razie. Ale to przypomina grafikę tu tak... Może nie grafikę, tylko budowę tych wszystkich... Wiesz, tych terenów, nie? To tak z Minecrafta strasznie. No ale się bardzo różni. Trzeba widzieć właśnie te różnice, nie porównania, wiesz? Ważne, że sprawia przyjemność granie. Tam wszystko inne chyba się nie liczy. Bam, bam, baram. Dobra. Kurde, wiecie co? Ja chyba tutaj utnę w tym miejscu, bo tak naprawdę nie chcę wam pokazywać, jak ja buduję podłogę. Wiecie, jak to w Minecrafcie jest, nie? Jak się na przykład kopie godzinami kobla, albo kładzie się godzinami... A to się speedówki robi. No niby tak. A nie. O nie, znowu spadłem. Uciąłeś? Spadłem. Jeszcze nie uciekłem, jeszcze nie. Jeszcze nie. No ale dobra. Znowu, jeszcze powalczę z tym właśnie potworem. No i wiesz co, nie, może nie będę ucinał, tylko skończymy to na tyle. 22 minuty, bo jeszcze będą mi mówić, że zrobię za długie odcinki, wiesz? No, okay. No, no dobra. Także, sorry, że to tak wyszło, robimy w ogóle, no zdobywamy ity na razie, nie? Także, zobaczymy co jeszcze w przyszłości tutaj na nas czeka, jak będziemy grać, a tymczasem zapraszamy na kolejny odcinek, może już wkrótce. Piszcie w komentarzach, jak wam się to podoba, czy byście chcieli też z nami pograć. No też wiecie, aby nie za dużo, nie? Ewentualnie niekoniecznie nagrywać wszyscy razem, ale pograć na serwerze, czemu nie, jak najbardziej, nie? No, no dobra. Trzymajcie się i do zobaczenia, hej!